Witajcie. Skończyła mi się amunicja do pistoletu, więc dzisiaj taki króciutki materiał, jak robię amunicję do swojego pistoletu. Zapraszam. Słuchajcie, łuska została umyta, to znaczy wypolerowana w takiej polerce z materiałem ściernym w postaci takich, mówi się na to, satelitki. Jest to taka polerka, jubilerzy tego używają. Łuska jest czyściutka, była odstrzelona, została pozbawiona spłonki. I od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że łusce musimy przywrócić po zewnątrz wymiar fabryczny. Zainstalujemy matrycę. Wkładamy łuskę. Ruch. W tej chwili łusce przywróciliśmy wymiar fabryczny. Następnym etapem elaboracji jest rozszerzenie górnej części, żebyśmy wsuwając pocisk nie niszczyli go po zewnątrz, to znaczy, żeby nie skrawało nam pocisku. Czyli musimy zrobić takie leciusieńkie rozszerzenie. Do rozszerzenia służy następna matryca, którą tak potocznie nazywa się matrycą kielichującą właśnie. I jest to ta matryca, więc montaż następnej matrycy. Wkładamy łuskę. I nasza łuska już ma wykonany kielich. Słuchajcie, będzie nam potrzeba teraz oprawić spłonkę. Spłonkę możemy wcisnąć w dwojaki sposób. Można użyć do tego takiego narzędzia. Jest to taka osadzarka spłonek, do której wsypuje się tutaj spłonki. Tutaj mocuje się łuskę. Po naciśnięciu tej dźwigni spłonka jest wciskana do łuski. Jeżeli robimy jakąś większą ilość na raz, super narzędzie, bardzo ułatwia i przyspiesza pracę. Z racji tego, że ja już wcześniej sobie oprawiłem spłonki, zostawiłem tylko jedną pokazową łuskę, oprawię spłonkę drugą metodą. Moja prasa jest wyposażona w takie narzędzia, które mocuje się tutaj. I to narzędzie służy do obsadzania spłonek. Pojedynczą spłonkę wkłada się w gniazdo tego narzędzia, unosi się lekko do góry, wkładamy łuskę i jednym ruchem wciskamy ją. Mamy zaspłonkowaną. Na pewno już zauważyliście, że przybyło kolejne narzędzie na stole, czyli objętościowy mikrodozownik prochu. Słuchajcie, ja już go mam skalibrowanego, ustawionego do swojej naważki, którą mam sprawdzoną. Z racji tego, że na moim kanale nie ma reklam, czyli nikt mi nie płaci za reklamę, nie powiem jakiego prochu używam, więc nie będę też z automatu wspominał o naważce, bo w tym momencie już nie ma to sensu. Ale do rzeczy. Następny etap elaboracji. Słuchajcie, będziemy musieli wsypać proch, tak jak powiedziałem, z mikrodozownika i osadzić pocisk. Do osadzenia pocisku posłuży nam kolejna matryca, która jest właśnie matrycą służącą do osadzania pocisku. Ale oprócz tego ta matryca ma jeszcze jedną funkcję, ponieważ pamiętacie, robiliśmy przed chwilą kielich. W momencie, kiedy matryca osadza pocisk, także ten kielich zamyka, czyli wyrównuje łuskę z powrotem do wymiaru fabrycznego. Zastanawiacie się, co to jest za amunicja. Jest to bardzo dziwna amunicja. W Polsce nie chcę powiedzieć, że rzadko używana, ale nie jest to bardzo popularna amunicja. Jest to amunicja Smith & Wesson 032. Amunicja, która powstała w Stanach Zjednoczonych jako amunicja rewolwerowa. Na dzień dzisiejszy, owszem, strzela się z nią z rewolweru, ale większość strzelców, która korzysta z tej amunicji, to są strzelcy sportowi, ponieważ ta amunicja ma bardzo dobre walory, jeżeli chodzi o celność i powtarzalność. I ja też mam taki pistolet właśnie, do którego ta amunicja konkretna jest dedykowana. No to co? Bierzemy się za nasypywanie prochu i osadzenie pocisku. Mamy ustawioną matrycę.
Łuskę przykładamy pod dozownik, to jest taka dziurka w dozowniku, dźwignia do góry, dźwignia do dołu i w łusce mamy proch. W tej chwili łuskę wstawimy do prasy, nasuniemy na nią pocisk i obsadzamy. Słuchajcie, i tak wygląda gotowa amunicja. W tej amunicji pocisk jest oprawiony na równo z krawędzią łuski, gotowy do załadowania do naszego pistoletu, mojego pistoletu i do odstrzelenia.